cudze chwalicie, swego nie znacie. Czyli historia kardynała Bolesława Kominka. Zachęceni przez nauczycielkę historii podjęliśmy nie lada wyzwanie. Szukamy bohatera. Szybko natrafiliśmy na ślady postaci niezwykłej, ale jak się później okazało, słabo znanej lokalnej społeczności. Kardynała Bolesława Kominka, pochodzącego z pobliskiego Gadlina. Czy znacie odpowiedź na to pytanie? Czy wiesz, kim był kardynał Bolesław Kominek? Tak, mieszkam w Radlinie, więc trochę nie usłyszałam. A z czym go kojarzysz? Wiem, że pojednał Polskę i Niemcy dzięki listowi, który wysłał do biskupów niemieckich. Przebaczam i prosiłam o przebaczenie. Dobrze, dziękuję. Do Niemiec napisał, czy coś takiego, dzwoni mi to za Alianskę Kościele, nie? To już nie wiem. Wiesz coś więcej o nim, jakieś szczegóły? Nie. To nie interesuje mnie takie rzeczy. Dziękuję. Pierwsze gdzie mam pytanie, czy ktoś z was kojarzy postać kardynała Bolesława Kominka? No właśnie mi się kojarzy, że on znał Jana Pawła II i napisał list przebaczamy i prosimy o przebaczenie. Okej, jak najbardziej. Może ktoś jeszcze słyszał o kardynale Kominku? Ja słyszałem, że on był biskupem i napisał list swojej prawczy do biskupów niemieckich. Znamy kogoś takiego. Nazywam się Lucjan Swoboda. Moja mama była siostrą późniejszego kardynała Kominka. Kiedy urodził się kardynał Bolesław Kominek? Urodził się 23 grudnia 1903 roku, tu w Radlinie. A z tych paru spotkań, w których pan się z nim widział, jak go pan odebrał? Jako ciepłą, pozytywną osobę, taką chcącą pomagać innym? To był typ człowieka, który, jakby to powiedzieć, starał się naśladować Chrystusa, pokazywać wszystkim, że to nie jest kardynałem tylko z takiego jakby przydzielenia, z takiego tytułu, tylko naprawdę żyje tym kardynałem, pokazuje Chrystusa innym. Z tych paru spotkań, jakby pan go odebrał, jakby to pan odbierał? Kardynałem został w 1973 roku i wtedy już te kontakty, już nie było czasu na bezpośrednie jakieś kontakty, miał wiele obowiązków. Natomiast z dzieciństwa, z młodości, z kontaktów jako z biskupem, arcybiskupem, nie, to pamiętam jedną rzecz. Nie był sztywniakiem, jak to młodzi teraz mówią, nie był człowiekiem skupionym tylko na swoim, nazwijmy to zawodzie, na swoim powołaniu. Miał rozliczne obowiązki, ale dla rodziny, dla najbliższych był serdeczny, zawsze uśmiechnięty. A jak było z tym listem? Czy on jak w ogóle wyszła ta inicjatywa? Jak się narodził pomysł, czy pan może skądś to wie, żeby taki list napisać przez kardynała Kominka? Wtedy biskup Kominek dostał zadanie, został i to zadanie nałożył na niego prymas Chlond i miał na pewno świadomość tego, że narody w Europie nie, a zwłaszcza Niemcy, Polska nie mogą ustawicznie ze sobą walczyć. Od jednej wojny do drugiej minęło dokładnie 20-21 lat, między 19 rokiem i 39. I widział tą drogę do koegzystencji, czyli do wspólnego bytowania przez zwrócenie się, wyciągnięcie ręki, uczynienie pierwszego kroku. A jakie były jego stosunki z Karolem Wojtyłą? Dzieliło ich chyba 17 czy 18 lat wieku, nie? Więc na pewno nie spotykali się, nie mieli okazji się spotkać w czasach młodości, studiów i tak dalej, no bo
bo to jest 17-18 lat. Natomiast byli z sobą wręcz zaprzyjaźnieni w czasach, gdy kardynał Kominek był arcybiskupem. Laskał ci ją. Już nagrywam. Czy to chyba z tego nie znacie? Oto jego historia. Czy wiesz, kim był ksiądz kardynał Bolesław Kominek? Nie wiem. Dziękuję.